sukces zeszłorocznego koncertu The Symphony of Heroes no dodał nam skrzydeł, nie ukrywam, że dodał nam naprawdę skrzydeł. Postanowiliśmy, że chcemy zrobić po prostu festiwal muzyki z gier. Dzięki temu festiwalowi chcemy wprowadzić ideę wspomnień z tych gier. Dlatego postanowiliśmy wybrać takie gry, które dla wielu z nas są nie tylko popularne, ale zapamiętane dzięki muzyce. Blizzard w najlepszym wydaniu. Mocne brzmienia, takie pompatyczne, to wszystko w wykonaniu prawie 130 muzyków na scenie. Symphony of Storms と名付けられたこの曲は3つのゲーム音楽からなっています。Diablo、Starcraft、そして World of Warcraft からです。Symphony of the Forest to cztery wyjątkowe suity. Wyjątkowe ze względu na to, że mamy bardzo nietypowy skład. Zespół kameralny oraz orkiestra symfoniczna. Całość jest ułożona w taki sposób, żeby pokazać dramaturgię przebiegu różnych wątków muzycznych, które były zawarte na oryginalnej ścieżce dźwiękowej. Otwarcie festiwalu to Symphony of Heroes, muzyka przepiękna Paula Romero z serii Heroes of Might and Magic. Na koncert ten składają się trzy symfoniczne suity. Pierwsza to jest bardzo klasycznie potraktowana suita symfoniczna. Druga to jest symulacja przygody, a więc przedstawienie tych tematów, które rozpoczynają grę, aż do ostatnich tematów, kiedy zwyciężymy albo przegramy. Trzecia suita zaś to bardzo klasycznie potraktowane dzieło symfoniczne. Koncert Grim Fandango, unikatowy koncert. Big Band Bartosza Pernala, The Jazz of Grim Fandango, czyli no, takie mocne, soczyste, jazzowe brzmienia. Koncepcją towarzyszącą głównej ścieżce artystycznej było stworzenie równoległej ścieżki edukacyjnej. Pierwszym sztandarowym typem warsztatów, które proponujemy, są warsztaty typu masterclass. Przykładem takiej współpracy będzie sesja z Neilem McCree oraz z Garethem Cockerem, który stworzył wspaniałą muzykę, ścieżkę dźwiękową do pięknej gry Ori and the Blind Forest. Drugim typem warsztatów, które proponujemy, są prelekcje, które będą przygotowywane przez Petera McConnella oraz Borisława Slavova. Trzecim takim spinającym elementem ścieżki edukacyjnej będzie debata poświęcona przyszłości muzyki do gier, w której będą uczestniczyć wszyscy wymienieni wcześniej artyści.